pytanie. Jak efektywnie administrować wieloma środami Joomla? I to już po głośniej mówią. Czytam. Konsultant w firmie zajmującej się integracją systemów automatycznej identyfikacji. Absolwent Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Konradinum. Od wielu lat amatorsko robi strony internetowe. Pierwszą stronę opartą na Joomla wykonał kilka lat temu. Prowadzi swój blog poświęcony nowym technologiom, na którym między innymi publikuje recenzje testowanych przez siebie urządzeń. Polecam. Blogotech.eu. Blogotech.eu. Autor publikacji w czasopismach logistycznych, współautor książki o kodach kreskowych wydanej przez Instytut Logiki i Magazynowania. Logiki i logistyki. Przepraszam, logistyki. Gracz komputerowy, miłośnik książek i ojciec dwóch żeńskich szkodników. Tak napisał. Zapraszamy, Remku. No dobrze. To skoro Justyna już mnie przedstawiła. Chcesz mówić do mikrofonu? A słychać mnie? Ale Andrzeja tak użyć, także do mikrofonu. Do mikrofonu. Ale Andrzej już skończył. Ja już wiem, teraz to. Znaczy ja od razu powiem tak. Miałem w planach pokazanie paru slajdów i przejście na stronę Perfect Dashboard, bo poproszono mnie, żebym zaprezentował to narzędzie. Natomiast serwery leżą. Znaczy w sensie... Ja osobiście jestem bardzo zainteresowany tematem. Tak, znaczy spróbujemy, bo może ten, natomiast strony... Słucham? To jest niestabilne. Znaczy jest niestabilne. Część stron się wyświetla, część nie działa, także okay. Sprawdzę, jeżeli się uda, to ok. To pokażę. A gdzie masz hosting? To nie. To jest, to o chwilę, za chwilę o tym powiem. Natomiast miałem w planach pokazać, jak wygląda podłączenie strony i jakby zarządzanie nią. A jak nie, no to oprę się po prostu na zrzutach ekranowych, które mam. Ale to zobaczymy w trakcie. Natomiast pytanie, kto z was zarządza kilkoma stronami? To wy wszystko wiecie. To nie wykładam. Dobrze, a kto korzysta z jednego narzędzia do tego? Próbowałem coś tam. Okej, dobrze. Ja. Z przeglądarki. Dobrze. No dobra, tytuł jest na slajdzie, więc jedziemy. Ja postaram się to powiedzieć krótko, szybko i treściwie, bo czas nam leci. Przygotowałem taką krótką agendę, o czym będę mówił, dlaczego warto zwrócić uwagę na zarządzanie stronami. Myślę, że sami już, tak powiem, też zaczynacie czuć, że to jest potrzebne. Dwa chyba slajdy albo trzy o dostępnych narzędziach. No i miał być Perfect Dashboard pod lupą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlaczego warto zwrócić uwagę na zarządzanie? Dlatego, że w momencie, kiedy bierzemy odpowiedzialność za strony klientów, zawsze, jak to w naszej naturze ludzkiej jest, odkładamy wszystko na ostatnią chwilę, a potem się zaczyna panika, tak jak na tym zegarku. Najpierw mamy dużo czasu, potem coraz mniej, a w końcu zaczyna się panika. A tak naprawdę robimy to po to, żeby nam było wygodnie, żeby zapewnić też bezpieczeństwo. W momencie, kiedy mamy jakąś krytyczną wadkę albo dowiedzieliśmy się o jakimś krytycznym błędzie, a mamy pod opieką 10 stron albo 150 stron, no to łatwo to zrobić, jeżeli mamy system jeden, w którym zarządzamy wszystkimi stronami, niż po kolei logować się na te wszystkie strony i aktualizować system. No i oszczędność czasu. Klientowi zawsze powiemy, że zarządzamy jego stroną i aktualizacja trwa godzinę. A jak w tej godzinie obsłużymy przy pomocy jednego narzędzia 50 ludzi, to 49 godzin, że tak powiem, za które zapłacili klienci, to jest nasz zysk. No, to tak, aspekt ekonomiczny. Przewijaj się. Takie parę statystycznych informacji. 30 tysięcy stron dziennie. Tylko? W Polsce, czy? Nie. W Gdańsku? Nie. No nie bądźmy tacy, no. O, przyjmijmy, że jest to pewne uśrednienie i jest to na świecie, nie w Polsce. Na Joomli, czy takich w ogóle. Rozumiem, że tak powiem, według was jest więcej. Ja nie wiem. No tak, jedno zero. Dobrze, okej, okay, przyjmijmy 300 tysięcy stron. Więc to tylko, że tak powiem, udowadnia, dlaczego warto... Może jeszcze inaczej.
po ilu wiemy, że są zhakowane. No dobra, pojechałem dalej. 80 stron jest podatnych na ataki, ponieważ mają nieaktualną wersję. No właśnie. Kto opiekuje się stronami albo zna strony oparte na Joomla 1.5? Już nie. Co? Bo ja już nie mam. A na 2,5? A jeszcze się znajdą. To nie dlatego, że my nie chcemy, bo my pewnie chcemy za aktualizować. Natomiast klienci niekoniecznie chcą zapłacić za nowy szablon, bo nie będą, że tak powiem, kompatybilne, albo z jakichś innych względów. Bo się nie da. Bo jeszcze jest dużo czasu. Albo się nie da. No bo jest dużo czasu. Aha. Bo jeszcze działa. Tak. Zawsze jest dużo czasu, a potem się kończy tak jak z naszą stroną tydzień temu. Juga. Prędko do doktora. I się nagle okazało, że w ciągu jednego dnia można stronę postawić. Całkiem sprawną. W roku 2015, czyli w tym, który był w ubiegłym, o 73% wzrosła liczba cyberataków. I będzie tego coraz więcej. No to takie... Wolne wnioski. Dostępne narzędzia. Tutaj bazuję na informacji przekazanej od Michała. Bo Michał, że tak powiem, jest specem od tego. Ale na początek to postawiłem sobie tak naprawdę pytanie, czego chcę od strony. Bo tak naprawdę, jak nie wiem, czego chcę, to mam to, czego nie chcę. To też nie jest moje zdanie, nie jest moja mądrość. Ale myślę, że jest bardzo dobra, bo ona określa to, że tak powiem, mogę dostać, czy pracować na narzędziu, które tak naprawdę nie realizuje moich planów, zamierzeń czy celów. Ja tak sobie, podpytując trochę Michała, potem trochę samemu przemyśliwując nad tym, wyodrębniłem takich kilka punktów. Przede wszystkim, wiadomo, chodzi nam o oszczędność, o bezpieczeństwo, oszczędność czasu, możliwość zarządzania wieloma stronami z jednego miejsca. Otwiera mi się panel, mam wyświetlone strony, mam wyświetlone informacje o aktualizacjach, klikam przycisk i idę na herbatę albo pograć w grę komputerową. No, możliwość podłączenia kopii zapasowych do Chrona, monitoring działania strony oparte o narzędzia testujące stronę ARM. Kto korzysta, oprócz Michała, z takiego narzędzia? Ja, ale mam pytanie. Mhm. Wiedziałem, że mnie zagnął. Ja pewnie było. Okej. Czy pisaliście sami, czy ty pisałeś, czy Michał, uptime robota, czy korzystasz się... Nie, uptime robot to jest narzędzie, to jest strona, na której możesz, tak powiem, wykupić odpowiednią usługę, zapłacić i tam ci monitorują, wyświetlają nawet na kilku ekranach odpowiednie informacje. Lub użyć wersji darmowej, która monitoruje chyba po 5 minutach, bo to i tak jest bardzo dobrze. Tak. Okej. Natomiast myślę, że pytanie, czy jest sens pisać, znaczy inaczej, jeżeli chciałbym otworzyć biznes, to może faktycznie napisać takie narzędzie, tak jak to zrobił Perfect Dashboard, który, że tak powiem, myślę, że wzorował się na narzędziach niepolskich, które właśnie coś takiego robią, co oni zaoferowali. No to, o czym wspominałem, chciałbym, żeby przy pomocy jednego kliknięcia móc zaktualizować kilka stron jednocześnie, tą samą łatką albo innymi aktualizacjami i tak dalej. Ogólnie, żeby to było proste, szybkie, sprawne i stabilne. No i szybkie tworzenie kopii bezpieczeństwa. Wiadomo, że strona to samo to, że my zarządzamy, dbamy o nią, monitorujemy ją, aktualizujemy. Bez kopii bezpieczeństwa tak naprawdę po prostu praca dla pracy. Jak nie jesteśmy zabezpieczeni, nie robimy tej kopii bezpieczeństwa według jakiegoś harmonogramu albo w jakiś inny sposób cykliczny, no to prędzej czy później będziemy mieli problem. A my o tym wiemy w Trójmieście. Ok, dostępne narzędzia. Watchful Ali. To jest strona, nie wiem, gdzie jest osadzona, ale tak powiem, wiem, że co najmniej jedna osoba będąca tutaj z tego narzędzia korzysta. Myomla.com. No i Perfect Dashboard. Czy są jeszcze jakieś inne tego typu? Nie potrafię odpowiedzieć. Ja znalazłem te trzy. Są mniej więcej podobne. Watchful i Myjoomla mają podobne, jak dla mnie, w moim odczuciu, interfejsy. Perfect Dashboard jest wykonany, jak ja to mówię, w trochę innej technologii. No i cóż, trzeba te wszystkie strony, które mamy, które są wykonane na różnych wersjach, wrzucić do jednego kotła, pod jeden system i z tego jednego systemu zarządzać. Perfect Dashboard ma ten plus,
to jest to polskie narzędzie. Ja zawsze jestem zwolennikiem polskości, polskiego języka, a więc, tak powiem, za to ich chwalę. I ono od razu jakby załatwia dwie sprawy. W sensie dwa CMS-y, Joomla i WordPressa. Natomiast robi to jakby na osobnych oknach. To nie jest tak, że otwieram sobie jeden panel, jeden, nazwijmy to dashboard, albo panel po polsku, i mamy od razu aktualizację Joomla, aktualizację WordPressa. Nie. Mamy albo Joomla, albo w innym, że tak powiem, się przełączamy na WordPressa. Narzędzie działa od listopada 2015 roku, czyli jest świeże, młode. Plusem jest to, że działa przez przeglądarkę. Więc tutaj mamy warunek Miłosza spełniony. Nic nie trzeba instalować. Kwestia zalogowania się i tak naprawdę wszystko działa. To jest coś, z czym się chyba nie do końca wewnętrznie zgadzam. To jest informacja przekazana mi przez twórców Perfect Dashboard, że mają ponad 1000 klientów. Mają też stronę na Facebooku dla użytkowników. Tam jest zarejestrowanych 52 użytkowników. Ja byłem 52. Pytanie marketingowe, jak policzyć użytkowników, bo jeśli to są podpięte testowo strony, to pewnie... No właśnie. Może stron jest 1000 właśnie. No właśnie. Ale z drugiej strony ja bym chyba nie stawiał na 1000 stron mimo wszystko. Znaczy ja ich za to oczywiście, że tak powiem, nie krytykuję, natomiast ja im życzę jak najlepiej, jak najwięcej. Natomiast myślę, że tutaj, że tak powiem, jest jakieś małe... Aha, teraz powinienem przejść na stronę właśnie dashboarda. Tak wygląda już panel po zalogowaniu. Nie chcę się wylogowywać, bo boję się, że się nie zaloguję. Sorry. To jest reklama tego tej firmy, czy? Nie, to jest opowieść o narzędziu. Ale to właśnie, jest... czy tego narzędzia, bo po prostu jak to nie działa w Tabinie, to podobnie do WordPress, dlaczego to używasz? Znaczy inaczej, ja wiem, że oni przygotowują aktualizację narzędzia do wersji 1.4. Być może to trwa właśnie teraz, chociaż wiedzieli, że będziemy prezentować to narzędzie. No ja ich zahaczyłem, że tak powiem, w trakcie, natomiast nie dostałem odpowiedzi. Support niestety nie pracuje 24 godziny na dobę, ani 7 dni w tygodniu. Według informacji przekazanej pracuje od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. Znaczy, to są ranne i co to są wieczorne. No i to jest właśnie, wchodzimy już w teorię liczb rozmytych, czy wartości rozmytych, tego, że tak powiem, nieokreślajmy. Nie, no, znaczy ja powiem tak, w zespole wsparcia technicznego w dashboardzie pracują 3 osoby. Muszą się jakoś dzielić obowiązkami, natomiast myślę, że przy 1000 klientów na pewno by się zdecydowali na pracę 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, no bo z tego są nie w 3 osoby. I nie w 3 osoby, tylko zatrudniliby pewnie więcej. Tak, bo to może zrobić takie wrażenie, że coś jest nie tak i ostrożnie. Ja korzystam akurat z Watchula. Niedawno mieliśmy tutaj bardzo poważny kontakt z właścicielami Perfect Dashboarda. I uważam, że narzędzie ma potężny potencjał. Ale właśnie czym się dozywać? To tak jakby jest przyczynkiem, dla którego też tak jakby mocno się tym interesujemy. A ponieważ nie wiadomo, czy będziemy to mogli podziałać online, to jeszcze jedną ciekawostkę powiem. Coś, czego nie ma w innych tego typu serwisach usługowych. Mianowicie Perfect Dashboard pracuje bardzo intensywnie nad wsparciem dla komercyjnych rozszerzeń. Co to znaczy? Będziemy mogli aktualizować komercyjne rozszerzenia. Będziemy mogli w momencie, kiedy już nie możemy tego zaktualizować, ponieważ skończyła nam się licencja, otrzymać informację o tym, że tą licencję należy zakupić i otrzymać jakiś tam system rabatowy, tak? No tak jakby dogadujemy to między innymi my z nimi, ale też twórcy innych powszechnie znanych komponentów. Więc to może być przyczynek do tego, żeby rzeczywiście spróbować się przejść. Ja przyznam, że nie wiem, jak pracują MyJoomla czy WordPool. Natomiast tutaj, no, jak widać, strona, że tak powiem, z zadaniami, widać, mam podłączonych kilka stron internetowych. Przeprowadziłem jakieś aktualizacje, mogę sobie teoretycznie zobaczyć wyniki. I mam informację, że mam na 3 stronach, specjalnie nie robiłem od tygodnia, że tak powiem, żadnych aktualizacji. Poświęciłem się. Spróbuję wykonać aktualizację. Nie wiem, czy to przejdzie, czy nie przejdzie.
wyświetla się lista. To, co jest w dashboardzie dobre, będę skracał tą nazwę Perfect Dashboard do dashboarda, to to, że oni sprawdzają po weryfikacji, robią kopię i sprawdzają po weryfikacji, czy wszystko jest ok. Bo wspólnie tego nie ma. A więc to nie jest tak, że puszczamy aktualizację i ona się dokona, potem strona nam się wywala. Jeżeli coś jest nie tak, to oni sprawdzą. Tak samo jest w przypadku robienia kopii bezpieczeństwa. Robią sprawdzenie integralności. Więc to są rzeczy, które, że tak powiem, myślę, są do przodu. Natomiast, tak jak mówię, no jest to trochę inaczej zrobione niż tamte narzędzie. Tu mam informacje o rozszerzeniach i o stronach, które są do zaktualizowania. Potem zostanie strona przetestowana. Będę mógł przejrzeć zmiany. No to jest bardzo ciekawy mechanizm, na który warto zwrócić uwagę, to testowanie po aktualizacji. Dokładnie. Czy de facto porównujemy obrazy, przynajmniej strony główne i ilość tam. Ja spróbuję za chwilę pokazać. Na jednej stronie zrobiłem coś takiego i wygenerowałem, oprócz tego, że wygenerowałem raport, to jeszcze, że tak powiem, jak wygląda taki test, bo można zrobić dla strony test. Jak wygląda taki test w momencie, kiedy on wyrzuca błędy. Za chwilę pokażę. Błędy natomiast po aktualizacji? Tak. Wtedy co? I właśnie co wtedy właśnie? Znaczy tu akurat trudno mi odpowiedzieć, bo on mi wyrzucił błędy na grafikach, na zdjęciach i pokazał zdjęcie przed, zdjęcie po i różnice w zdjęciach po aktualizacji, ale to za chwilę spróbuję do tego dojść. Natomiast no właśnie, to jest, że tak powiem, jedna rzecz, które przypominać testy, żeby zrobić to ręcznie. Czyli okazuje się, że... Znaczy oni coś robią z tymi serwerami i teoretycznie mogę zrobić, a nie mogę zrobić. Więc jak widać, narzędzie jest, ma pewien potencjał, ale wymaga jeszcze, że tak powiem, dopracowania. Mamy tak naprawdę cztery zakładki. Listę zadań, czyli to, co byłem na początku. Czyli to wszystko tak naprawdę, jeżeli wejdzie jakaś nowa aktualizacja, tutaj mi się wyświetli. Nie mogę zrobić z tego poziomu aktualizacji PHP tak naprawdę. Teoretycznie mogę. Natomiast w praktyce dostaję informację, że powinienem zaktualizować, natomiast kiedy wejdę w aktualizację, no to instrukcja, mogę przetestować potem czas na wyniki, zaktualizuj PHP, zakładałem, że ja wyszedłem z założenia, że kliknę i to wszystko się za mnie zrobi. Nie, niestety nie. Muszę wejść na serwer ręcznie, zalogować się i w swoim, że tak powiem, cPanelu czy... Ten ostatni punkt jest bardzo optymistyczny, po aktualizacji PHP. I się cieszyć życie. Tak. Okej. Okay. Natomiast to, że tak powiem, żebyśmy w trakcie pracy z tym, z tą platformą się nie nudzili, w momencie, kiedy trwają jakieś, że tak powiem, zadania, przygotowano grę, możemy sobie pograć. Z tego poziomu chyba można w Chromie Snake'a uruchomić. Ze strony błędu. Proszę i nie zestaw pytań, dobrze? Okej. Okay. Mogę sobie oczywiście podejrzeć wszystkie strony. No ja mam tutaj akurat cztery podłączone. Chciałem pokazać, jak się podłącza piątą. Niestety, jak kliknę na przycisk dodaj. O! To działa. To działa. No to ruszaj. No to co? No to spróbuję dodać. Wprowadź adres panelu administracyjnego. Pytanie pomocnicze, czy tylko można dodać dużo wersji trzeciej? I aktualizować tak. Można podać, dołączyć 2,5, ale tylko przeprowadzać dla nich testy, natomiast aktualizacje automatyczne i inne rzeczy nie. Bo już chyba nie ma wspierania, nie? Czyż ty? To, że nie ma wspierania. Znaczy, ale sami pokazywaliście, że macie strony jeszcze, na których działamy. Ale to bardziej pochodzi z bieżących, nie? Że nie tylko raz zaktualizować, tylko żeby właśnie nową później. No właśnie, no jak to lepiej sobie klik zaktualizować, ich nie wprowadzać też. Oho. I to jest to, o co zapomniałem. A i w momencie, kiedy wprowadzam stronę, to mogę sobie zdefiniować, gdzie będzie przechowywany mój backup. Mogę to zrobić na serwerach Perfect Dashboarda.
Oczywiście wykupując pewien abonament na to, o, że tak powiem, cenach i abonamentach, to powiem jeszcze na koniec, możemy zadecydować, czy chcemy też mieć u nich jakiś, że tak powiem, pojemność na dysku, czy nie. Możemy na Amazonie, gdzie indziej, lokalnie, albo zdecydować w momencie, kiedy to będziemy robić. Dobra. Okej. Jeśli chodzi o, wspomnę od razu, coś, co przyznam szczerze, że mi się nie spodobało w dashboardzie i to, że tak powiem, im też wytknąłem. W momencie, kiedy jest robiony backup strony, jest robiony na serwerze tam, gdzie jest strona osadzona. Mi to spowodowało zapchanie serwera. A jeżeli, jaka jest mechanika tego backupu? Oni chyba korzystają, z, że tak powiem, z Akebia odpowiednio. Tak powiem, bo na serwerze widziałem jakieś te. Natomiast pracują nad tym, żeby to, że tak powiem, nie było robione tylko lokalnie na serwerze, tylko również w innym miejscu, czyli tak jak działa Keba. Natomiast na chwilę obecną najpierw jest robiony backup na serwerze, pliki są przesyłane gdzieś do nich albo we wskazane miejsce i że tak powiem, te pliki są usuwane. A to jest razem z systemem backup? Tak, to znaczy stronę, tak. Znaczy tylko strony, czy cały katalog? Cały CMS. Cały katalog. A nie z systemu? Ale jak systemu? Co rozumiemy przez system? No Linuxa, całego Linuxa. Nie. Robimy, że tak powiem, backup strony. Tutaj, tak jak wprowadziłem adres strony, to ta strona po prostu zostanie zaktywizowana. Jest na Akibie, więc tak jakby... Dokładnie. Natomiast no... Mi to spowodowało w pewnym momencie, że tak powiem, komunikat na serwerze, że tak powiem, brak miejsca. Pomijałem już to, że jeżeli serwer, znaczy strona ma, momencik, oddam głos, strona ma 4 giga i teraz, że tak powiem, będę chciał robić według harmonogramu, powiedzmy raz w tygodniu backup, no to mi, że tak powiem, transfer i mam wykupione jakieś konto hostingowe, gdzie jest limitowany transfer, a Superhost też limituje, to ten transfer mi wchodzi całą, że tak powiem, moje konto. Także tak to wygląda. Oddaję głos Michałowi. Ja tylko na obronę troszkę tak dashboardu, że nie bardzo widzę rozwiązanie tego problemu, gdzie mamy się na kopię. Bo nie do końca zrozumiałem, czy oni używają swojego systemu tworzenia kopii, czy używają połączenia z zainstalowanym Akiba Backup, żeby ten komponent wykonał u nas stronę, tak jakbyśmy weszli, kliknęli i tyle. Ale to jest pierwszy punkt. Drugi jest taki, że ta kopia faktycznie musi być wykonana po stronie klienta. Jest tak w każdym systemie. Ale Akeba też robi tak, jest że... Jest procesem, czyli najpierw ona musi być wykonana po stronie. Za długo mu to trwało, musiałby w każdym później przesłać, później się to poleci, nie wiem, na drugą, jakikolwiek. Okay. To jest druga sprawa. Znaczy nie bardzo wiem, jak oni chcą wykonać kopię, jakby zdalną, nie zapisując pliku u mnie. Ale to zostawmy, bo to okay. Też mnie ciekawi. No, natomiast na obronę powiem, że u innych też tak to działa. Przez SSL. Nie da się inaczej przecież, bo to bez sensu to przecież. Okay. No właśnie. Tak wygląda tak dzisiaj, ale to naprawdę działa, bo zwróćcie uwagę, że ja mam 4 strony dodane. Więc... Tylko właśnie ta niezawodność właśnie powinna jeszcze być. No mówię, oni... Jak się testują, to wiadomo... Znaczy oni, że tak powiem, mają upgrade'ować, bo taką mam informację, do wersji 1.4. W sumie nie wiem, jaka to jest wersja. 1.3. Okej. 2. No chyba tak, to 1.4 będzie. Natomiast być może, że tak powiem, pracują na tym. No ja w weekendy też siedzę na tym. Mogę sobie podejrzeć wszystkie rozszerzenia, ale to są rozszerzenia tak naprawdę związane z wszystkimi stronami, które mam podłączone do tej platformy, do tego narzędzia. Nie mogę sobie tu niestety wylistować według strony. Oczywiście, nie wiem, animation icons nie muszę mieć na każdej stronie, tylko jednej. A na przykład chciałbym zobaczyć, jakie są rozszerzenia zainstalowane dla danej strony. Ale myślę, że to jest też, tak powiem, coś, co dorobią. Na razie możemy po prostu alfabetycznie sobie przerzucać. Ciekawą zakładką jest zakładka akcje, ponieważ ona pokazuje wszystko to, co zrobimy tutaj. To, co mi się podoba, to jest to, że mogę tutaj kliknąć sobie 10 przycisków i one będą się w tle wykonywały. Typu na przykład wykonaj test, nie test, tylko na przykład backup tej strony. I tutaj w akcjach, jeżeli to zadziała, to wyświetla mi się lista akcji, które są w trakcie procesy. Realizowania. Dokładnie tak, jak mówi Justyna, wszystkie procesy. Więc mogę sobie podejrzeć, które się skończyły, mogę sobie od razu wyświetlić raport i tak dalej. Nie wiem, czy uda się wejść. Ok. Wszedłem w stronę i mam informację,
jakie są rozszerzenia, tu już dokładnie jest zaraz do danej strony, jakie są aktualne wersje i najnowsze stabilne. Jeżeli gdzieś coś powinienem zaktualizować, to by się pojawił komunikat, przycisk i tak dalej. W prosty sposób mogę przejść do wykonania kopii zapasowej i oczywiście automatycznie testów. Mogę sobie ustawić scenariusz jakiś testowy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działało, mi się nie udało ustawić scenariusza testowego. Po prostu jest na razie wbudowane tyle, ale jest. No i mogę uruchomić testy, które na pewno nie ruszą, bo przed chwilą nie ruszały. Ale też działają. Natomiast mogę... Perfect Dashboard jest, że tak powiem, w dwóch wersjach oferowana. W wersji darmowej i darmowa chyba pozwala na zarządzanie albo do 5, albo do 10 stron. No i ma pewną ograniczoną funkcjonalność. Tam, gdzie jest napis Pro, to są, że tak powiem, wersja pełna. Mogę zrobić audyt bezpieczeństwa. Jak widać, mam stronę, że tak powiem, ze względu na PHP w niebezpieczeństwie. Mogę sobie ustawić scenariusze testowe. O właśnie, tu zrobiłem scenariusz testowy i mogę zobaczyć różnice. Oni bazują na tym, że robią rzuty ekranowe. Wypięte tagi. O, wcześniej to trochę inaczej pokazywało zdjęcia. OK. Ale mogę sobie podejrzeć określone informacje. Mogę sobie zobaczyć, jakie mam zarchiwizowane kopie bezpieczeństwa i pobrać. Mogę albo wszystkie, albo po kolei części. Ja prowadząc stronę mogę sobie też zdefiniować, czyli inaczej, ustawiając backup, mogę sobie ustawić, na jakie części, na jakiej wielkości pliki mają być podzielone te kopie bezpieczeństwa. Czy to ma być 1 gigowy, czy po 100 mega i tak dalej. Więc tu jest ustawione po bodajże 100 mega, więc wyszło tyle. Mogę wygenerować raporty. Raporty, które mogę na przykład przedstawić klientowi, żeby się z nim rozliczyć i powiedzieć, czy udowodnić mu, że faktycznie dbam o tą stronę i coś robię. Raport jest generowany w PDF-ie. Właśnie go wygenerowałem. On wygląda tak. Jest nawet nasze logo, bo można dodać swoje logo. Te informacje tutaj są modyfikowane. To jest raport przykładowy, domyślny. Natomiast możemy go zmodyfikować, wstawiając swoje informacje. Są do tego, nie ma instrukcji, o ile, że tak powiem, kojarzę. Natomiast są, tak powiem, jak ktoś umie programować i tak dalej, to na pewno sobie z tym poradzi. Za chwilę tutaj pokażę. Oto są akcje dla danej strony, które są w trakcie realizowania. Tutaj mamy dla danej strony, gdybym kliknął w tym miejscu, to bym miał wszystkie te dla wszystkich stron, które próbuję zaktualizować. Jak widać, no część, tak powiem, działa, część jest jakoś, tak powiem, rozgrzebana i się sypie. No i ustawienia lokalne dla danej strony, czyli gdzie jest przechowywana kopia zapasowa, rozmiar właśnie pliku, no i takie pozostałe rzeczy. W ustawieniach mogę właśnie między innymi sobie ustawić raporty. Oprócz tego logo, o którym wspominałem, które... No, to czas mi się skończył. Nie, zapomniałem wcisnąć. No nie, to się nigdy nie skończy. Jak widać, są znaczniki, które możemy wykorzystać do wygenerowania raportu. A tak wygląda w tej chwili. Czyli możemy też bezpośrednio w kodzie sobie pogrzebać, pozmieniać teksty i tak dalej. Coś jeszcze miałem. Tutaj jest do... Wsparcie jest realizowane przez czat lub mail. To zależy, czy są dostępni, czy nie. W momencie, kiedy dodaję stronę... Dodała się, o dziwo. Zaskoczony? No bo wyrzuciło było. Natomiast pojawiła się. Okej. Okay. Tak, ponieważ w momencie, kiedy podłączamy stronę, musimy zainstalować wtyczkę Perfect Dashboard na, że tak powiem, w naszej Joomla. Możemy to zrobić na dwa sposoby, albo automatycznie, albo ręcznie. Jeżeli ręcznie, to jest generowany bezpośrednio dla tej strony plik, który wciągamy
generowany jest tak naprawdę adres internetowy i korzystając tam w Joomla z instaluj z adresu, wklejamy ten adres i to sprawnie działa, naprawdę. Ewentualnie jest generowany odpowiedni, że tak powiem, plik rozszerzenia i wciągamy wtedy go ręcznie. No i ustawiamy sobie, robimy audyt bezpieczeństwa, możemy sobie ustawić scenariusze testowe, kopie zapasowe, czyli już, że tak powiem, normalnie zarządzać stroną. I teraz wrócę do tej części. Chyba, że macie jakieś pytanie odnośnie tego narzędzia. Ono naprawdę działa. Ceny. Słucham? Ja myślę, że to jest w związku z tym, że właśnie wprowadzają, czy może testują, nie wiem, stronę, znaczy nową wersję. Ceny. Ceny wyglądają w ten sposób. Wersja darmowa, jak mówiłem, jest za fliko bodajże do 5 czy 10 stron. Jeśli chcemy mieć, tak powiem, te opcje pro, czyli testy, raporty, tego typu rzeczy, no to już musimy płacić i tu jest, w zależności od ilości stron, są odpowiednie kwoty. To jest za jaki okres? Za miesiąc pewnie. To jest cena za miesiąc. Oczywiście można wykupić, jest taka opcja, abonament roczny. Wtedy odpowiednio ceny tam są, ale to podobnie wygląda w Watchfulu i ma, dla porównania jest Watchful i powiem szczerze, mi się bardziej Watchful, ceny Watchfula podobają. Dolar jest niższy, tu mam 25 stron, tu mam 20. Plany. Integracja z Gitem. Chcą uruchomić zdalne środowisko deweloperskie, więc większe, jeszcze większe możliwości będą. To, o czym mówiłem, czyli kwestie modyfikacji tych backupów będą większe. No, integracja z Dropboxami, no i support 24/7 dziś, czyli inaczej stan na dziś. Średni czas odpowiedzi to około 5 godzin w dni robocze. Dni robocze. No ale to się zmieni. Ale udzielają wsparcia, korzystałem z niego, także jest, że tak powiem, są ludzie, którzy wiedzą, o czym mówią, czy o czym piszą. Słuchajcie, no czasem trzeba czegoś wystartować. To prawda. Pamiętajcie, że to jest działa od listopada, czyli ma 5 miesięcy, więc... 5 godzin to jest rewelacja. U nas czas reakcji supportu to jest 48 godzin od daty zgłoszenia i robocze. Koniec, nikt o to nie ma pretensji. Tak przyzwyczailiście klientów. To jest też kwestia zaprezentowania oferty i świadomości pewnej. Dokładnie tak. Chociaż oczywiście jest to newralgiczny element, tak? Strona nie działa. 48 godzin robi wrażenie. No dobra, ale klient ma świadomość. To jest dla narzędzi dla deweloperów. Kupił PC szablon. No i coś tam mu nie wpisz, tak? Coś tam. Tak, masz klientów. Żadne uszkodzenie witryny takie centralne nie jest winą narzędzia tak naprawdę. A w tym przypadku narzędzie ma zabezpieczyć. A jak się dzieje w trakcie aktualizacji? Dobre pytanie. Ale w trakcie aktualizacji? Znaczy najpierw jest tak czy siak robiona kopia. Według scenariusza, który oni tam mają, mogę za chwilę wrócić, to jest robiona kopia. W momencie, kiedy się, że tak powiem, zaktualizuje, to jest ok, sprawdzana, że tak powiem, zgodność, poprawność działania. Jeżeli nie, no to już, tak powiem, komunikat. Tak, ale jak się wysypie w trakcie aktualizacji, to już ty sprawdzi, czy ona jest dobra, czy nie. Nie, ale się przecież wykonana kopia bezpieczeństwa. Następnym krokiem jest aktualizacja. Ale oni jakoś, tak powiem, najpierw robią... No tak, kopia nadal jest, wtedy przewracamy. No kopia jest, ale system już zgubił wątek jakby i nie... Nie, ale kopia jest odrębnym plikiem. Ale to już samo. Na której zawsze można wrócić. No, to są takie wady korzystania z automatycznych systemów, tak? Czasem jest taka aktualizacja, nie wiem, jakiegoś komponentu, która może spowodować przedefiniowanie widoku, że jak jest tak trochę niestabilny. Wtedy mamy porównanie, tak? Bo to narzędzie daje tą możliwość, żeby zanalizować, co było przed, co jest po aktualizacji. Jeżeli coś nam nie wyszło, tak, nie zafunkcjonowało jak trzeba, wracamy do kopii. No to jest naturalne działanie, gdy się to robi ręcznie, też musimy wrócić do kopii. Znaczy ja powiem tak, stabilne, niestabilne. Narzędzie ma 5 miesięcy, jak to Michał bardzo dobrze określił, przechodzi swój okres dziecięcy czy młodzieńczy.
W przyszłym roku może będzie faktycznie fajne narzędzie. Tak? Znaczy, w przyszłym roku ja myślę, że już nawet za parę miesięcy. W tej chwili już może naprawdę sporo rzeczy zrobić i robi. Natomiast no, brakuje, że tak powiem, trochę dopracowania, trochę... Tylko zachętą mi się wydaje, bo gdyby ta cena właśnie do Watchful Lee była odwrotna i wtedy powiedział, no... To już nie jest idealne, ale za to tanie i polskie, nie? A tu znaczy, cena za wysoka za taką jakość. Jeśli zwrócicie uwagę, to w jednym z punktów zarzutów, nawet pierwszy, no płatność w walucie obcej. Dla mnie to jest, jestem Polakiem, zarabiam w złotówkach i chcę płacić w złotówkach. Nie chcą robić, nie? Strona jest zrobiona po angielsku, jest wersja polska, okej, okay, ale chcę się rozliczać w złotówkach. Nie chcę być zależny od tego, że kurs skoczy. Jest, zwłaszcza, że jeżeli te koszty przerzucam w jakiś sposób na klientów, no to chciałbym mieć pewną stabilność. Bo nie powiem klientowi, panie, będziesz mi płacił miesięcznie 5 euro, tylko będziesz mi płacił 5 dych. Znaczy myślę, że gdyby cena się była na ten moment tego wieku dziennicy połowę niższa, to by wciągnęło klientów, tak jak my tu siedzimy, pewnie spróbowalibyśmy. Później by wzrosła, byśmy byli przyzwyczajeni, by to działało. A propos spróbowania. Zachęcam do spróbowania, bo ja, że tak powiem... Wielu jest bezpłatna? 3 tygodnie pro i kolejne 3 dostajemy... Znaczy, to krótko i tak to jest. Znaczy 3 tygodnie są... Z jakich stron masz powiem bezpłatna, czy nie? W wersji pro... Nie, to zależy, jaki abonament się wybiera. A nie w wersji pro? A nie w wersji pro, nie pamiętam dokładnie, tam jest 5 albo 10 stron. 10. Mhm. Można testować. Zresztą ja powiem tak. Firma ma nowe narzędzie, chce je wypromować, zawsze można, że tak powiem, się z nimi dogadać. No chyba, że to. I podejść do tego indywidualnie. Dajcie mi na przykład na pół roku do spróbowania za, że tak powiem, połowę ceny, albo dla 20 stron, a nie dla 5. Tyle. Ja myślę, że im też zależy na klientach. Są młodzi, kreatywni, inteligentni, chcą prowadzić biznes. To jest kwestia naprawdę, ja myślę, że z każdym człowiekiem można się dogadać, nawet z kobietą. Więc. Ja wiem, że wszyscy pójdą, ja będę po ścianach latał. Dobrze, jeśli chodzi o moje zarzuty, znaczy ja patrzę z punktu widzenia użytkownika bardziej. Tak powiem, ja lubię przestawiać, klikać i tak dalej. Nie jestem programistą. Lubię, że tak powiem, zrobić szybko, fejkować zadanie wykonane, przejść do kolejnych zadań albo rozrywek. Interfejs. Mimo wszystko jest trochę mało czytelny. Bardziej mi się podoba interfejs, który ma Watchful. Chyba mam jakiś rzut. Nie mam rzutu ekranowego niestety, więc nie pokażę. Ale jest, jeżeli ktoś widział WordPressa, to się bardziej tak kojarzy z WordPressem z boku, jest takie menu. Zresztą frameworki, o, przy frameworkach jest coś takiego też. No i tutaj trochę mieszam. No dobra, archiwizacja, brak integracji z Cronem i brak integracji z narzędziami monitorującymi. Ośle sam. Musiałeś, a przeczytać nie umiałeś. Okej. Okay. Natomiast pracują też nad tym, więc to jest plus. Natomiast pochwały. No, polskie narzędzie, jedno narzędzie do Joomla i WordPressa, co myślę dla wielu osób może być dużym plusem. No i wielozadaniowość, czyli to, że sobie kliknę, na przykład robienie backupu jednej strony, robienie backupu drugiej strony, idę sobie, a one sobie gdzieś tam równolegle są realizowane. No i nie dodałem tutaj, no dają też tą powierzchnię dyskową, gdzie te backupy mogą być u nich przechowywane. To jest jakby kolejny poziom bezpieczeństwa, bo raz możemy backup robić u siebie lokalnie, ale zawsze może nam wirus wpaść albo dysk szlak trafi. Możemy zrobić na serwerze, ale znamy sytuację ostatnią, jaka była. Więc jak zrobimy tych kopii kilka i, że tak powiem, je w kilku miejscach umieścimy, to naprawdę mamy zwiększone bezpieczeństwo. Krawata nie mam, okularów nie mam, ale uwierzcie to ja. Pytania? Tak. Według mojego stopera zajęło mi to 19 minut. Świłujesz. Okay, ja zachęcam jeszcze raz do sprawdzenia, przetestowania samemu. Choćby tam można podłączyć stronę testową, nie trzeba swojej strony podłączać. Oni umożliwiają jakąś stronę testową swoją, przykładową. Podłączyć i tyle. No i posprawdzać, poklikać, może nie dzisiaj, nie jutro. Ale to naprawdę działa, funkcjonuje, działa szybko, strony przechodzą szybko. Nie ładują się powoli, więc... Okay. Z moich informacji i zresztą osobistych testów wynika, że po zarejestrowaniu się
do Perfect Dashboard, mamy 3 tygodnie pełnego wsparcia wersji Pro, poza tymi licencjami bezpłatnymi. A tak jak mówię, kod, który dostaniecie w mailingu po spotkaniu, upoważni Was do wydłużenia tego czasu do kolejnych 3 tygodni. Do czego ja bym Was zapraszała? Oczywiście do instalowania i testowania, a także komunikacji z twórcami. To na pewno będzie dla nich duża wartość. Dokładnie. Także adwokatem. Taki jest plan, natomiast ponieważ, tak powiem, stwierdzili, że nie dadzą rady dojechać, poprosili nas, że tak powiem, o to, żebyśmy byli ich adwokatami i szczęśliwy los pan marnie.